Jesteśmy dzisiaj zgromadzeni wokół Kariny i Mateusza, bo zaprosili nas, abyśmy uczestniczyli w tym ważnym dla nich dniu, w którym chcą oddać siebie nawzajem w niewolę jeden drugiemu. Mateusz powiedział mi, przy protokole, że zrobię wszystko, aby Karina była zawsze szczęśliwa. I tak samo Karina mówiła, że uczyni wszystko w życiu, żeby on był szczęśliwy. Właśnie to jest ta niewola. To jest ta wolność, którą ma człowiek i którą sam próbuje tracić dla tej osoby, którą kocha. Ojca i Syna i Ducha Świętego.